dajecie przykład dzisiaj, że jesteśmy razem. Konsolidujemy się, liczymy się, ale policzmy się również przy wyborach samorządowych. Jeszcze głos zabierze pani europoseł Jadwiga Wiśniewska. Zanim pani Jadwiga, to musimy krzyknąć nasze narodowe ostatnie hasło. Ruda wrona! Orła nie pokona! 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 Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za te spotkania i za te rozmowy, bo przecież spotykamy się cyklicznie, nie sporadycznie, nie okazjonalnie. Bo to jest tak, że dzisiaj my dajemy swoją obecnością świadectwo prawdzie. I tutaj, tak jak wszyscy dobrze wiemy, że no oni, cóż oni mają wspólnego z praworządnością, skoro łamią i gwałcą konstytucję. Koalicja 13 grudnia to koalicja pałki, to koalicja przemocy. Z takimi przeciwnikami trudno jest walczyć, bo musielibyśmy się z nimi mierzyć na inwektywy. A przecież my, ludzie honoru i kultury, nie chcemy w takim sporze na chamstwo się licytować. Oni mają koalicję 8 gwiazdek, my mamy argumenty. Przed nami wybory samorządowe i w tych wyborach musimy się znów policzyć, musimy być obecni i musimy tych wyborów przypilnować. Więc proszę, jeśli nie jesteście członkami komisji wyborczych, zgłaszajcie się na mężów zaufania, żądajcie przeliczenia głosów, patrzcie uważnie, patrzmy uważnie im na ręce. Żeby to nie były wybory cudów, w cudzysłowie. Trzeba tych wyborów, proszę państwa, przypilnować i trzeba się absolutnie policzyć. Bo to nie jest tak, że to są wybory mniej ważne. One są bardzo ważne. I dlatego trzeba ludzi godnych na listach wyborczych i takie listy ma Prawo i Sprawiedliwość, ale trzeba, żebyśmy znów się policzyli wszyscy. Więc to ziarno odpowiedzialności trzeba wziąć w swoje ręce i pójść do komisji nawet na męża zaufania. My was dzisiaj bardzo i bardzo o to prosimy. Pokornie was o to prosimy, bo od tego zależeć będzie przyszłość polskich samorządów. A one są siedzibą demokracji. Ale tylko wtedy, kiedy zadbamy, żeby te wybory były rzetelne, równe i, proszę państwa, uczciwe. Żeby były uczciwe. Tak, pojedziemy do Warszawy. 6 marca będzie wielka demonstracja niezgody, nie tylko dla koalicji 13 grudnia, ale dla tej wielkiej europejskiej koalicji Zielonego Nieładu. W całej Unii Europejskiej budzą się narody, mają dość tej restrykcyjnej polityki klimatycznej. Mówią basta, protestują europejscy rolnicy pod hasłami wasz talerz, nasza sprawa. Wasz talerz, nasza sprawa. A co w tym czasie robi szefowa Komisji Europejskiej? Proszę państwa, w tym dniu, w którym Gnojowica była wylewana na Plac Luksemburski, ona spotykała się z czołowymi przedstawicielami Europejskiej Partii Ludowej, do której należy i Platforma, i PSL. I mówiła, że musimy zaostrzyć politykę klimatyczną. Musi być 90% redukcji. A wtedy jej koledzy polityczni to wszystko tu opisywało polityko, żeby nie było, że to jest jakaś moja fantazja. Mówią, ale przecież jak się ludzie dowiedzą, to my przegramy wybory. Proszę państwa, mainstream o tym nie będzie mówił, że nastąpi jeszcze większe zaostrzenie polityki klimatycznej. Do wyborów czerwcowych będą kłamać, proszę państwa. Dlatego tak ważne są takie spotkania jak to. Dlatego tak bardzo myślę, że należy brawami podziękować organizatorom, bo oni dziś dają nam przestrzeń wolności. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Tu jest Polska, ale proszę państwa, żeby tu była Polska, my musimy być obecni. Nie możemy być milczącą większością naszego narodu. My musimy protestować, mieć głos i na następnym spotkaniu musi nas tutaj być więcej. Zaproście swoje dzieci i wnuki, przyjdźmy całymi rodzinami.
Policzmy się, spotkajmy się. Jesteśmy wytrwali. Za sobą mamy pamięć naszą historyczną, naszych dzielnych żołnierzy wyklętych, którzy nie dali się złamać, którzy mówili: nie proście w moim imieniu o prawo łaski. Nie chcę od nich nic. My musimy po prostu pamiętać o tych naszych korzeniach historycznych, o naszych korzeniach również, proszę Państwa, chrześcijańskich. Dlaczego? Dlatego, że dziś Unia Europejska wszelkimi sposobami od tych chrześcijańskich korzeni się odcina. To we Francji wpisuje się do konstytucji aborcję jako prawo człowieka, proszę Państwa. Jako prawo człowieka. To jest wszystko postawione do góry nogami. My chcemy Europy równych szans i takich samych możliwości. Europy, która się rozwija. Ostatnio odbyła się w Brukseli, w Strasburgu debata. Brałam w niej udział w środę, proszę Państwa. Komisarz Breton dyskutował, jak przywrócić konkurencyjność Unii Europejskiej. Proszę Państwa, i nadymają się, i dyskutują. No jak przywrócić konkurencyjność europejskiego pomysłu, przemysłu? Bardzo prosto. Porzucić politykę klimatycznego nieładu. Wyrzucić politykę restrykcyjną, politykę klimatyczną, która powoduje, że bankrutują rolnicy, zaburzone jest bezpieczeństwo żywnościowe, że przemysł wyprowadza się poza Unię Europejską, bo nie jest w stanie udźwignąć tych restrykcyjnych regulacji klimatycznych. I z całą pewnością musimy postawić tamę zmianą traktatów, które miałyby doprowadzić do centralizacji Unii Europejskiej i odebraniu nam suwerenności. Takiej Unii Europejskiej mówimy stanowcze nie. Mówimy tak Unii Europejskiej równych szans i takich samych możliwości. A my dzisiaj się musimy, proszę Państwa, skupić na nadchodzących wyborach samorządowych. I nic o nas bez nas. Jeśli będziemy bierni, jeśli się nie będziemy liczyć, to nasz głos nie będzie słyszalny. Dlatego też policzmy się przy urnach. Zagłosujmy na ludzi godnych, na ludzi uczciwych, którzy będą walczyć o nasze sprawy w samorządach. Apele o przypilnowanie wyborów, o godnych ludzi, którzy by się tam znaleźli na listach PiS-u samorządowych, bo teraz za miesiąc już mamy te wybory. No, wszystko pięknie, tylko ja się pytam, gdzie są ci godni kandydaci, ci godni ludzie? Ja tam na placu pod pomnikiem Powstańców Śląskich widziałem jakieś około 200 może ludzi z całego Śląska. Na Śląsku jest wiele klubów Gazety Polskiej, może kilkanaście co najmniej. No i widziałem tam 2 albo 3. No jeden tam z Sosnowca był, jeden z Bielska, no i z Tychów. Ale nawet ten z Tychów w okrojonym składzie, przecież tam było może 4 ludzi, może 5 góra, którzy trzymali ten baner. No i znam trochę tych ludzi, no i nie widziałem tam przedstawicieli tych zarządu, tych liderów tego klubu. No i pytam się, no jakich to godnych ludzi chcecie wybierać, skoro nawet przedstawicieli zarządu i liderów Gazety Polskiej zabrakło z poszczególnych miast, bo nie tylko z Tychów, z innych też. Skąd tych ludzi, których chce się wybierać? No tutaj miesiąc do wyborów zostało. No dziwi mnie to niesamowicie. No jak to możliwe, że za miesiąc wybory samorządowe, tutaj pani Wiśniewska apeluje o to, o tą większą frekwencję, żeby z rodzinami nawet przychodzić. No sama widocznie widziała, jak jest. 2 tygodnie temu było około 2000 ludzi przed Urzędem Wojewódzkim na proteście, a teraz może z 200, nie liczyłem, ale może 10% tego, co było wcześniej. No to jak tu w ogóle mówić o jakichś wyborach i o jakichś wielkich planach i zamierzeniach, skoro brakuje po prostu nawet ludzi? Czy takie apele i zaklęcie będą w ogóle działać, jeżeli no nie ma mediów lokalnych, które by jakoś poinformowały o tych wydarzeniach? Powiem tak, kampania wyborcza, która teoretycznie trwa te 4-5 tygodni, za chwilę rusza, nie trwa wcale miesiąc, czy 4 tygodnie, czy 5. To jest wielka ściema. Kampania wyborcza trwa 5 lat, a nie 5 tygodni. Dla burmistrzów oczywiście i dla prezydentów miast, tych większych. Dlatego, że oni w swoim ręku mają wszystkie media lokalne.
Wszystkie media, głównie papierowe, wydają gazetki różne, propagandowe, jakieś biuletyny informacyjne. Wszystko oczywiście na koszt mieszkańców przez 5 lat, a nie przez 4 tygodnie, tak jak będą wisiały banery i tam jakieś ewentualnie ulotki. Więc te szanse nie są równe, po prostu. PiS zaniedbał troskę i starania o lokalne media. No i teraz, nie wiem, oczekuję cudów czy czego. A żeby było śmieszniej, to miesiąc przed wyborami nie wiadomo nawet, tutaj z naszego tyskiego podwórka teraz podam przykład, nie wiadomo nawet, kto jest kandydatem na prezydenta Tychów. No z listy PiS, z ramienia PiS. To nie jest to śmieszne? No chcą wygrać wybory, ale nawet nie mają kandydata. No nie wiem, no może jest kandydat, ale nikt o nim nie wie, bo żadne media nie podały takiej informacji. Tak więc nie wspomnę jeszcze, że właśnie tych przedstawicieli PiS-u, no tyskiej tutaj ugrupowania tyskiego PiS-u, nie było w ogóle na tych, znaczy może jacyś tam byli, ale ja nie zauważyłem nikogo z kierownictwa i tam z tego zarządu PiS w Tychach na tej demonstracji dzisiejszej. No to jest po prostu szokujące. No jak to jest możliwe? No podwójne można powiedzieć święto, impreza, bo z jednej strony tutaj było uczczenie pamięci tych żołnierzy niewyklętych, tylko niezłomnych, bo ja ich nie wyklinałem, myślę, że naród też ich nie wyklinał. Komuniści ich wykleli, ale przecież my nie musimy przyjmować i nie powinniśmy nawet przyjmować narracji komunistycznej. To są dla nas żołnierze niezłomni, a nie wyklęci. No i z drugiej strony protest przeciwko anarchii, bezprawiu, więc dwa w jednym, no ale nie widziałem ani jednego przedstawiciela PiS-u. No, jest to po prostu dziwne, szokujące dla mnie. Nie znam przyczyny, bo nie chcę tego tłumaczyć brakiem informacji, że media nie podały, czy coś takiego, a nawet jeżeli brakowało jakiejś informacji, no to tylko świadczy o nieudolności tych, którzy no, organizują to, no, chociaż nie chce mi się w to wierzyć, muszą być jakieś inne powody z całą pewnością. A więc, no, skoro wszyscy wygodnie wolą siedzieć w fotelach i czekać na jakiś cud, aż się wszystko samo zrobi, nie wiadomo jakim cudem zorganizuje, to przynajmniej wy, drodzy widzowie, nie siedźcie wygodnie tylko w fotelu, a jak już siedzicie przed komputerem, to przynajmniej dajcie tego lajka. Będzie lepiej propagowało to wszystko w internecie, cały ten film i ta informacja. No bo takie są algorytmy YouTube'a, jak jest jakiś ruch pod filmem, lajki, subskrypcje, to wtedy no, jest większy zasięg tego filmu. A więc zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka. No i popierajcie jedyną lokalną telewizję obecną na tej imprezie. Szczęść Boże!